Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film o książkach. Film nagrywany, jak zapewne zauważyliście, w bardzo trudnych warunkach, ale dłużej już się nie da odwlekać. Jest poniedziałkowy wieczór, a film na wtorek musi być. Dzisiaj opowiem Wam o książkach wydawnictwa Filtry. To są książki poruszające bardzo różnorodną tematykę, ale tak się złożyło, że większość z tych, które dzisiaj przeczytałam, a będzie ich 6, to książki opowiadające o młodych ludziach. Młodych ludziach, którzy albo sami się pogubili w świecie, albo też ten świat absolutnie im nie sprzyjał i stawał im na drodze do własnego rozwoju i do szczęścia. Zaczynamy od książki autorki, która porównywana jest do Sally Rooney. I moim zdaniem od Sally jest o wiele lepsza. Ta książka mnie naprawdę poruszyła, ta książka wywołała we mnie emocje, ta książka sprawiła, że odczuwałam to, co bohaterka, bądź też byłam w stanie jakoś odnieść się do jej emocji. Natomiast w przypadku Sally Rooney generalnie cała treść książki przeze mnie przenika i nic we mnie nie zostaje. O czym mowa? Książka Akty desperacji Megan Nolan. To jest książka irlandzkiej pisarki i też główna bohaterka mieszka w Dublinie. Jest studentką, która głównie imprezuje, a mniej studiuje, aczkolwiek ma ogromne nadzieje na to, że kiedyś opublikuje książkę. Ale żeby taką książkę opublikować i wydać, to trzeba by usiąść i trochę zająć się pisaniem. Natomiast bohaterka tej książki przede wszystkim zajmuje się imprezowaniem oraz potwierdzaniem własnej atrakcyjności. Jak to robi? Oczywiście upijając się, oczywiście wygłupiając się na imprezach, robiąc z siebie duszę towarzystwa oraz chodząc do łóżka z coraz to nowymi facetami i zawiązując coraz to nowe, nietrwałe, powierzchowne związki. Związki, które tak naprawdę mają jej przede wszystkim pomóc utwierdzić się w tym, że jest fajna. Ale kiedy poznaje sporo starszego od siebie mężczyznę, który już ma jakąś taką ustabilizowaną pracę, ponieważ jest krytykiem sztuki czy krytykiem literackim, wtedy ta jej postawa trochę się zmienia. Ona zaczyna mniej imprezować, a bardziej skupiać się na tym mężczyźnie. Być może nawet jest między nimi miłość, przynajmniej ze strony tej młodej dziewczyny. Związek ten jest jednak bardzo, bardzo burzliwy. Facet, w którym ona się tak kocha, ma za sobą bardzo długi, intensywny związek z inną kobietą o imieniu Freya. I ta kobieta ciągle tak jakby staje im na drodze. Partnerka jest bardzo, bardzo o nią zazdrosna i cały czas się porównuje do tej wyobrażonej, mitycznej, legendarnej kobiety, której prawdopodobnie nigdy nie doścignie. To książka o problemach młodej dziewczyny, która miota się pomiędzy brakiem samoakceptacji a potrzebą udowodnienia, że coś znaczy. Bardzo podobały mi się tutaj wstawki, kiedy ona spogląda na tę opowieść, na swoje życie, na ten etap swojego życia z perspektywy czasu, z perspektywy odległości. Te fragmenty pisane są bowiem z Grecji. I ona ocenia swoją postawę, ale nie jest dla siebie bardzo krytyczna. Ona rozumie, że po prostu to był pewien etap w jej życiu, który musiała przetrwać, który musiała przeżyć i z którego wyciągnęła pewną lekcję. Kolejna książka również opowiada o młodych osobach, aczkolwiek ich kraj zamieszkania znajduje się zupełnie gdzie indziej. Mowa o Nigerii. Śmierć Viveka Ojego napisana jest przez osobę transpłciową i opowiada też o bohaterze, który ma pewien problem z określeniem własnej tożsamości płciowej. Mówię problem, ponieważ okoliczności, kraj, w którym żyje, absolutnie nie sprzyja osobom takim jak on, czy jak ona. Vivek, o którym wiemy już na samym początku, że nie żyje, zresztą sam tytuł nam to mówi,
to postać tragiczna. To młody chłopak, który próbuje sprostać oczekiwaniom patriarchalnego społeczeństwa, a jednocześnie próbuje być sobą. I te jego przejawy buntu przeciwko oczekiwaniom są bardzo źle przyjmowane przez rodzinę, przez społeczeństwo, przez ludność. On na przykład zapuszcza długie włosy, które stają się zarzewiem konfliktu, które także mogą spowodować, że spotka go coś bardzo złego. Społeczeństwo nigeryjskie nie akceptuje mężczyzn, którzy są kobiecy, którzy nie przejawiają brutalnej siły. I nie tylko może zostać pobity, a wręcz nawet zamordowany za to, że odstaje wyglądem od pozostałych. Vivek trafia na osoby, na młodych ludzi w swojej okolicy, w okolicy zamieszkania, które dają mu bezpieczną przystań, przy których może poczuć się sobą, które pozwalają mu na to, aby był takim, jakim jest. Aczkolwiek chłopaka tak i tak spotyka tragiczny koniec. I trzeba doczytać tę książkę, aby dowiedzieć się, dlaczego Vivek umarł i jak to się stało. Bardzo piękna, bardzo tragiczna książka, również bardzo poruszająca. Polecam Wam serdecznie lekturę tej powieści. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Następna książka również opowiada o młodych ludziach z Salwadoru, ale w przeciwieństwie do dwóch poprzednich nie jest to powieść, lecz reportaż. Młody z Hollywood. To reportaż o jednym z najbardziej brutalnych na świecie gangów młodzieżowych, który się nazywa Mara Salvatrucha 13. Ten gang wpisał się w historię swoją brutalnością. I autorzy tego reportażu docierają do jednego z członków gangu, który przeszedł na drugą stronę, który przez długi czas był zabójcą, był cynglem w gangu, natomiast po jakimś czasie doszedł do wniosku, że jednak takie życie, jakie sobie zgotował, to nie jest to, czego by oczekiwał, że jednak wolałby żyć spokojnie ze swoją dziewczyną i z dzieckiem i przeszedł na stronę policji i zaczął donosić. Jeżeli myślicie, że zyskał miano świadka koronnego, to się mylicie. Być może tak się to nazywa. Natomiast tak naprawdę państwo, policja nie dała mu żadnej ochrony. Co jedyne to dali mu jakiś malutki domek leżący nieopodal posterunku oraz od czasu do czasu zaopatrzenie w podstawowe produkty żywnościowe, które tak naprawdę nie starczały jemu i jego rodzinie na życie. To było wszystko, co otrzymał. Nie miał żadnej ochrony tak naprawdę i kto chciał, mógł do niego dotrzeć. Zresztą, tak jak widać, został napisany reportaż oparty na rozmowach właśnie z tym mężczyzną. Ta książka jest bardzo smutna. Opowiada o kraju, który nękany jest przez rozmaitego rodzaju gangi młodzieżowe przede wszystkim, przez młodych ludzi, którzy żyją w ogromnej biedzie, nie mają żadnej przyszłości, nie mają żadnego wykształcenia. Jedyne, co im imponuje, to brutalna siła oraz szybkie pieniądze, szybki seks i szybkie samochody. Aczkolwiek większość z nich to tak naprawdę mięso armatnie, wykorzystywane przez dużo mądrzejszych od nich do tego, żeby właśnie się bogacić. Te gangi są bardzo brutalne i one tak przede wszystkim działają na zasadzie terytorialnej, że ci, którzy należą do naszego gangu, bronią za wszelką cenę dostępu do naszej dzielnicy, a jak ktoś z innej dzielnicy tutaj przyjdzie, to go odstrzelimy, czy zrobimy mu jakąś inną krzywdę. Jest to przerażające. W pewnym momencie, po kilkuset stronach tego reportażu, zaczęłam się zastanawiać, czy w Salwadorze żyją normalni ludzie, czy jest tam jakieś normalne życie, jak się toczy, czy wydaje się gazety, książki i czy ktoś tak naprawdę jest choć trochę wykształcony. No i okazało się, że mają rzeczywiście jakieś kawiarnie, natomiast cały ten świat tutaj opisany jest przerażający, naprawdę. To są takie doły społeczne, w których nigdy byśmy się nie chcieli znaleźć, ale które powstały ze względu
przede wszystkim na ogromną biedę, niedofinansowanie tego kraju, na brak edukacji, na brak odpowiednich rządów, które wyprowadziłyby Salwador z tak wielkiej zapaści. Bardzo Wam polecam, to jest ciekawy reportaż, który nie tylko skupia się na tej jednej osobie, która zgodziła się udzielić wywiadu, lecz pokazuje tak naprawdę ogromny problem drążący to społeczeństwo. I następna książka to także nie powieść. To jest książka popularno-naukowa, trochę reporterska. Elizabeth Colbert napisała Pod białym niebem natura przyszłości. I w tej książce opowiada o tym, co człowiek uczynił naturze i co teraz robi, żeby odkręcić katastrofalne zmiany. Zaczyna się od ryb. Te ryby mnie trochę wynudziły, powiem Wam szczerze. Ryb, które przedostały się do amerykańskich jezior i są tam gatunkami zagrażającymi ekosystemowi. I mądrzy ludzie, mądrzy naukowcy starają się zredukować ilość tych ryb, nie dopuścić ich na inne akweny. Ale później robi się o wiele, wiele ciekawiej. Są tutaj historie dotyczące na przykład wielkiej rafy koralowej i w ogóle raf koralowych, które ze względu na ocieplanie się wód w oceanach i w morzach niestety bardzo mocno cierpią, obumierają i zmieniają się w szkielety. I ta autorka dociera do ludzi, którzy dysponując dużymi środkami, dysponując najtęższymi umysłami na świecie, próbują zapobiec obumieraniu raf koralowych. Dociera także do ludzi, którzy starają się zapobiec globalnemu ociepleniu, którzy wykorzystują technologię, ażeby w jakimś momencie w przyszłości postarać się obniżyć temperaturę ogrzewania się Ziemi o stopień, dwa lub może więcej, jeżeli się uda. To są naprawdę fascynujące historie o tym, co nauka uczyniła złego światu i co teraz nauka próbuje naprawić, posługując się coraz to bardziej zaawansowanymi technologiami. Mam jeszcze przed sobą dwie książki, bo tak jak mówiłam, dzisiaj o czterech, ale te dwie podobały mi się trochę mniej, aczkolwiek wierzę, że znajdą się osoby, którym one się będą bardzo podobały. Pierwsza z nich to opowiadania, Siódmy koń, opowiadania zebrane Leonory Carrington. Leonora Carrington jest przedstawicielką surrealistów. Tej opowiadania przede wszystkim dotyczą koni, dworów, władzy. To są opowiadania, które, tak jak powiedziałam, są surrealistyczne. Tam się dzieją przedziwne rzeczy. Gadające zwierzęta, niebezpieczne rośliny, nieprzewidywalni w swoich zachowaniach ludzie. Powiem Wam, że kilka razy, kiedy ja akurat słuchałam tej książki, kiedy jej słuchałam, to opadała mi szczęka i nie wiedziałam w ogóle, co ja słucham, o czym to było. Ale tak naprawdę jest to książka, która może się spodobać wielu osobom, które właśnie lubią takie absurdalne, surrealistyczne historie. Bo oprócz tego, że one właśnie są takie przedziwne, to tak naprawdę są fajne, to się dobrze czyta, aczkolwiek trzeba się dobrze czuć w takim gatunku. Jeżeli jesteście osobami mocno stąpającymi po ziemi, bardziej przyziemnymi i bez wyobraźni, tak jak ja, to chyba nie do końca jesteście targetem dla tych opowiadań. Ale jeżeli wręcz przeciwnie, macie wybujałą wyobraźnię, potraficie plastycznie wyobrażać sobie te rzeczy, które są opisane w książce, to tutaj to może być pożywka dla Waszych snów, marzeń i wyobraźni. I ostatnia książka, która bardzo podoba się krytykom literackim i zazwyczaj jest tak, że to, co się podoba krytykom literackim, to mnie się podoba trochę mniej. I książka Piotra Simiona, Bella Ciao, to jest opowieść, która się dzieje u schyłku wojny. Być może II wojny światowej, ale chyba to nigdzie nie zostało stwierdzone. Grupa takich wyrzutków pod przywództwem, zaraz sprawdzę, bo nie pamiętam, pułkownika Szesta zawiera swoisty pakt.
pakt z diabłem, by ocalić nadmorskie miasteczko i ocalić uwięzionych tam ludzi. Wędrują do tego miasteczka, oczywiście mają różne przygody, czają się na nich i uchodźcy, i przesiedleńcy, i jeszcze niedobitki armii rosyjskiej, i niedobitki armii niemieckiej. Bardzo dużo się tutaj dzieje, ale główną postacią tej książki jest młoda dziewczyna, kilkunastoletnia, która kroczy razem z tą grupą żołnierzy. Jest także zaprawiona w boju, potrafi walczyć, potrafi się bronić. I ona na swojej drodze spotyka inną dziewczynę, którą zabiera ze sobą i przyłącza się jeszcze do nich dziecko, takie dziecko niczyje, dziecko wojny, które straciło wszystkich i od jakiegoś czasu kryje się po lasach, utrzymuje się z tego, co ukradnie, bądź ktoś mu coś tam podrzuci. To jest bardzo smutna historia o ludziach, którzy mają nadzieję na to, że będzie lepiej. Wojna dobiegła końca i być może uda im się ułożyć życie na nowo, zapomnieć o tym wszystkim, co było okropne, co było złe, co gdzieś się wryło im w mózg i pod powieki. Natomiast wymowa tej powieści jest taka, że raczej nie ma co liczyć na nadzieję. Ta książka jest także prawdopodobnie krytyką tego, co obecnie dzieje się na świecie. Można interpretować ją bardzo szeroko, natomiast ja tutaj zostaję przy tej warstwie fabularnej, która jest podstawowa, bez jakichś tam większych interpretacji. I oprócz tego, że rzeczywiście tutaj nie ma czegoś takiego jak przynudzanie, że jakieś długie opisy, tutaj się sporo dzieje, to jakoś nie mogłam się wgryźć w tę powieść i ciągle stałam z boku. Nie byłam w stanie wczuć się w żadnego z tych bohaterów. I chyba właśnie dlatego tę książkę oceniam trochę niżej. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, podobnie jak z Carrington, nie będę wam jej odradzała, bo obiektywnie mówiąc jest to dobra powieść, tylko po prostu u mnie jakoś nie trafiła może na swój czas. Także sprawdźcie sobie sami, co sądzicie o najnowszej powieści Piotra Siemiona. Dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że wszyscy zostali ze mną do tego momentu. Powiedzcie mi, czy skusiłam was na przeczytanie jakiejś książki wydawnictwa Filtry? A nie są to wszystkie książki tego wydawnictwa, które przeczytałam, ponieważ wcześniej czytałam jeszcze 3 powieści Andresa Barby, i jeszcze, zdaje się, Gormik przywiązania. I wszystkie te książki także bardzo wam polecam. To są bardzo wartościowe pozycje. Dajcie mi znać, czy czytaliście coś wydawnictwa Filtry i co polecacie. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Pa, 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 pa.